Cześć Wam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego żółtko w jajku jest żółte, dlaczego jedne żółtka są bardziej żółte w jajku, drugie mniej, od czego to zależy, czy to faktycznie zależy od sposobu chowu i tego, czy my w ogóle, jakie w ogóle powinniśmy jeść te jajka, czy z żółtym, takim bardzo żółtkiem, czy nie, jak zrobić, żeby to jajko było u kury żółte, co podawać, bo odpowiem Wam najpierw na pytanie pierwsze, co wpływa? W głównej mierze wpływa to, co dajemy kurom do jedzenia. Także tutaj o kolorze żółtka głównie świadczy właśnie prawidłowa, zbilansowana pasza, właśnie dostęp do pasz zielonych i pokarmu głównie zwierzęcego. Jeżeli chodzi o kolory żółtka, no to tutaj w każdym kraju istnieje trend na dany kolor. U nas częściej kupuje się jajka z żółtkiem ciemniejszym, z tego względu, że mówią, że są to jajka zdrowsze i od tych kur szczęśliwych. Nie jest to do końca prawda, ponieważ inne czynniki na to wpływają i również kury z chowu klatkowego mogą znosić jajka z ciemniejszym kolorem poprzez paszę, którą dostają, ale o tym Wam zaraz wszystko powiem, więc to nie jest główny wyznacznik. Także tak jak już wspomniałem, właśnie my tutaj kupujemy żółtka bardziej o kolorze ciemnożółtym i pomarańczowym jajka, a też to również zależy od systemu utrzymania kur. Słuchajcie, i teraz tak, na co to wpływa i czym to się objawia? Jeżeli chodzi o badania, no to z badań wynika, że na kolor żółtka największy wpływ, to jest cała tajemnica, mają ksantofile. I one należą do grupy karotenoidów. Ja już kiedyś Wam o tym nagrywałem. Jeżeli chodzi o te ksantofile, to są takie organiczne związki chemiczne, właśnie barwniki, które wspomagają proces fotosyntezy. No i jeżeli ten żółto-pomarańczowy barwnik właśnie z roślin znajdzie się w diecie kur, no to przeniknie on do żółtka i wtedy zmieni się jego kolor. Słuchajcie, więc te karotenoidy i teraz niektóre, czy to rośliny, również mają te karotenoidy, które powodują to, że to żółtko zmienia kolor. Już Wam mówię, jakie to są rośliny i co podawać kurom, żeby to żółtko było bardziej żółte. Więc może zacznę od tego, że najbardziej znany właśnie, jeżeli chodzi o ten karotenoidy, o te karotenoidy można na przykład spotkać w marchewce, która też źródła podają, że nie wpływa na zabarwienie żółtka, ale na jego skład właśnie i wartości odżywcze. Chociaż ja Wam powiem, że my to sprawdzaliśmy i faktycznie jeżeli damy dużo, dużo, dużo marchewki tym kurom w diecie, będziemy im dawać przez jakiś czas, to faktycznie to żółtko trochę zmieni swój kolor. Aczkolwiek tutaj również myślę, że dając kurom buraki czy kukurydzę, też na pewno ten kolor żółtka się poprawi. Oczywiście tych buraków też nie powinniśmy podawać za dużo w tej diecie, ponieważ kolor tego żółtka może być nawet czerwony, więc na to powinniśmy uważać. Więc słuchajcie, największy wpływ właśnie na ciemno-pomarańczowy kolor żółtka głównie będą miały ksantofile zawarte w tych ciemnozielonych liściach roślin. Tutaj mówimy o włoskiej kapuście, jakiejś brukselki, ogólnej kapuście, liście kalafiora, na przykład cukinie, jeżeli macie, jarmuż, krwawnik. No tutaj jest tych roślin w ogóle dość sporo. No i takim najważniejszym właśnie ksantofilem, który ma wpływ na kolor żółtka, jest luteina. No i ona jest zawarta, tak jak my dajemy, na przykład w nacce pietruszki i szczypiorku, a można ją spotkać również w dyni. Jeżeli chodzi o pasze pełnoporcjowe, no to można znaleźć właśnie w składzie algi morskiej i ona też wpływa właśnie na kolor żółtka. Jeżeli chodzi o te kury utrzymane właśnie w chowie przydomowym, takim tutaj powiedzmy wiejskim w mniejszej ilości, no to mają dostęp do wybiegów i no chętnie korzystają właśnie z pokarmów zwierzęcych. A w takich, jeżeli chodzi o komercyjne jakieś tam mieszanki paszowe, no to wiadomo, że w tych komercyjnych, tych takich dużych chowach raczej nie doświadczymy tego, że kura sobie pogrzebie, znajdzie jakieś mrówki, koniki polne czy dżdżownice.
No i w pokarmach właśnie mięsnych zawarte są też niezbędne aminokwasy, te białka, witaminy z grupy A, D czy E. Więc to takie, myślę, najważniejsze informacje dla Was, jeżeli byście chcieli u siebie na gospodarstwie, powiedzmy, poprawić ten kolor żółtka. Czy w ogóle kupić jajko i wiedzieć, na co wpływa ten kolor żółtka. Wiadomo, że jeżeli te kury są szczęśliwe, chodzą po tym wybiegu, skubią tą trawę, mają dostęp do tej trawy czy do tych robaczków, też to żółtko na pewno troszeczkę ten kolor zmieni, aczkolwiek tutaj, tak jak już wspomniałem, głównie to, co podajemy im jeść, czego jedzą najwięcej, wpływa właśnie na kolor tego żółtka. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o zimę, no to tutaj brakuje tych pasz zielonych, no i możemy podawać na gospodarstwie kurom, powiedzmy, jakieś liście rzodkiewki, jeżeli mamy lucernę, tą kapustę włoską, pekińską, szpinak. No i tutaj w większości cały rok jest do nich dostęp, więc większego problemu jakiegoś z tym nie powinno być. Słuchajcie, jeżeli chodzi o również pasze takie podstawowe, no to ziarna kukurydzy na pewno, jeżeli mieszacie, również wpływają na kolor żółtka. To też jest bardzo, bardzo ważne. No i tutaj te ziarna kukurydzy, jeżeli byśmy podawali, słuchajcie, samą pszenicę, no to te żółtka nie będą takie żółte, a jeżeli dodamy kukurydzę, no to na pewno będą bardziej. No bo one po prostu, te ziarna kukurydzy, posiadają taki żółto-pomarańczowy barwnik. No i tutaj również warto wspomnieć o dodatkach paszowych wpływających na kolor żółtka. Jeżeli chodzi o dodatki paszowe, no to tutaj też możemy... O, zobaczcie, jak sobie kurki zboże zajadają. My tu powinniśmy paszę wrzucać, ale dajemy im tylko zboże, bo tak to zawsze rzucaliśmy luzem, a tak to mają. Co dalej? Słuchajcie, również badano, mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, wpływ dodatku skórki pomarańczowej, właśnie suszonej czerwonej i zielonej papryki, jakichś kwiatów nagietka, suszonej pulpy pomidorowej. No i okazało się, że mają właśnie korzystny wpływ na poprawę koloru żółtka. A jednocześnie właśnie nie wpływają niekorzystnie na jakość jaja, bo musicie wiedzieć, że jeżeli będziemy podawać niektóre rośliny, to też odsyłam do odcinka, jakich roślin i pokarmu nie podawać, no to też może ten smak jajka się zmieniać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ogólnie o system chowu, no to tutaj różnie to wygląda. Bardzo dużo źródeł w internecie podaje, myślę, że błędnie, że kolor żółtka zależy tylko wyłącznie od sposobu chowu. Nie jest to prawda, z tego względu, że po prostu teraz już producenci w tych chowach klatkowych tak urozmaicili tą paszę w tych silosach, że no to żółtko jest po prostu aż pomarańczowe, więc nie jesteśmy do końca w stanie dojść, chyba że mamy swoje kury, to wtedy widzimy, jeżeli to monitorujemy, widzimy. Jeżeli ktoś nie miał kur albo kupuje, będzie bardzo ciężko dojść do tego, czy te jajka faktycznie są z chowu klatkowego, czy właśnie też od szczęśliwych kurek. Wiadomo, że te jajeczka są bardziej smaczne niż z tego chowu klatkowego. Ja Wam powiem, że ja, jedząc jajka z chowu ściółkowego i z wolnego wybiegu od dwóch producentów, dużej różnicy nie widziałem, ponieważ karmili bardzo podobną paszą. No a tutaj już odsyłam do odcinka, że na smak jajka głównie wpływa właśnie to, co dajemy kurom, w większości to, co dajemy kurom jeść. Także tak podsumowując, słuchajcie. Na kolor żółtka głównie wpływa pokarm, to co dajemy. Jeżeli chodzi o rośliny, to co my możemy podawać? My dajemy kukurydzę, trochę marchewki, buraków, który też wpływa, jakieś tam liście lucerny, tym podobne właśnie rzeczy, które pomagają to żółtko wybarwić, żeby było ładniejsze. No i producenci też na pewno bym się tym nie sugerował, bo w tych chowach również to robią dla siebie po prostu, żeby mieć większy zysk, no bo wiadomo, że jeżeli to żółtko jest bardziej żółte, a konsument jest przekonany o tym, że faktycznie no
częściej będzie kupował i jakby w podświadomości ma to, że to jest od szczęśliwych kur. Także mówię, tutaj na pewno bardziej bym brał ze znanego źródła, albo zastanowiłbym się, jak na to patrzeć. Oczywiście na opakowaniach macie wyszczególnione co do tego, skąd te jajka pochodzą, bo tam macie dystrybutora czy producenta, bo czasami jest to oddzielnie. Często jajka, które kupujemy w dużych dyskontach, słuchajcie, w większości przypadków są to jajka z chowu klatkowego. One są ponumerowane, ale tutaj nie będę podawał firmy. Często są firmy, które po prostu też nie zawsze robią to w porządku do konsumenta, tak powiem. O. Więc warto na to zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym odcinku. Jeżeli tak, no to dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, subskrypcję. Na bieżąco będę się starał dla Was nagrywać, pokazywać co i jak. Teraz Was zostawiam z tym. Możecie napisać w komentarzu, co Wy dajecie kurom, jeżeli chodzi o zabarwienie żółtka. Na pewno na to zwrócę uwagę. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.